Kochani, wypowiadane dzisiaj we wszystkich językach świąteczne życzenia zabrzmiały po raz pierwszy w Betlejem. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Śpiewały chóry anielskie, gdy odwieczny Syn Boży stał się człowiekiem. Pozwolił, abyśmy Go oglądali, słyszeli, dotykali. Uczynił to z miłości do Ciebie i do mnie. Nasz Bóg nie patrzy na nikogo z góry, lecz jest tutaj i teraz. Żadnej magicznej aury, za to codzienna rzeczywistość pulsująca Bożą obecnością. Jak odpowiedzieć na cud Bożego Narodzenia, jeśli nie wielkim zdziwieniem i poczuciem wdzięczności? Niech towarzyszą nam one podczas tych świąt, wraz ze śpiewem kolęd, choinką, prezentami i spotkaniami w gronie najbliższych. Najważniejszy powinien pozostać jednak Chrystus. Przecież kiedy patrzymy na obraz, nie skupiamy się wyłącznie na ramach, lecz na tym bądź na kimś, kogo ten obraz przedstawia, kogo uwiecznił artysta. Adorujmy więc Dzieciątko Jezus i módlmy się do Niego, aby nasze serce stało się sercem dziecka, radosnym, czystym, ufnym. Prośmy o pokój w Polsce i na świecie, o pociechę dla chorych i samotnych, o chleb dla biednych. Najdrożsi, życząc błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, pragnę zapewnić, że każdy z Was jest obecny w moim sercu. Wesołych świąt!